Współczesny system mocno nas ciśnie na posiadanie pieniędzy, czyniąc je głównym źródłem poczucia bezpieczeństwa, niezależności czy wręcz wolności. Komu z nas nie marzy się wolność finansowa, dzięki której mógłby nie walczyć więcej o przetrwanie, o pieniądze, o klienta i nie martwić się o swoją przyszłość? Być może należysz do tego ogromnego grona ludzi, którym wydaje się, że to pieniądze to załatwią. W polskim społeczeństwie bardzo dobrze ma się przekonanie, że to od ilości pieniędzy zależy to, czy będziesz czuł się wart szacunku i uznania. To, czy zdecydujesz się zrealizować swoje marzenie, czasami uzależniasz od pieniędzy. Albo stały przypływ klientów wydaje ci się, że zagwarantuje ci bycie w przepływie finansowym. Tymczasem to zupełnie nie tak. To nie od pieniędzy, ani od niczego na zewnątrz ciebie zależy to, jak będziesz się czuł i jak będziesz przeżywał swoje życie. To działa odwrotnie. To od poziomu świadomości, na którym znajdujesz się obecnie, zależą wszystkie obszary twojego życia, to, jak w nich funkcjonujesz. Również to, w jaki sposób doświadczasz swoich finansów. Czyli zależność, niezależność i wolność finansowa nie jest rzeczą tego, ile posiadasz pieniędzy i w jaki sposób je pozyskujesz, tylko tego, na jakim poziomie świadomości się znajdujesz. Przyjrzyjmy się temu bliżej. To jest mapa świadomości stworzona przez Davida Hawkinsa. O tym, jak ją dokładnie czytać, mówię w pierwszej części moich wykładów z cyklu Transformacje Świadomości. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Jak widzisz na tej mapie, pierwsze cztery poziomy świadomości, te na samym dole, oznaczają tkwienie w różnych zależnościach. Może się to przejawiać na różne sposoby. To z tych poziomów świadomości pozyskujesz swoje środki w sposób nielegalny czy nieuczciwy. Uciekasz przed płaceniem podatków lub wręcz prowadzisz działalność przestępczą. Wszelkiego rodzaju podziemia finansowe i zawodowe są twoim środowiskiem naturalnym. Należysz do tak zwanej szarej strefy. Możesz mieć problem ze znalezieniem pracy lub niechęć do tego i być na utrzymaniu rodziny lub państwa. Możesz zostać bezdomnym z powodu wydarzeń, które cię do tego zmuszą i żyć z jałmużny. Jeśli jesteś samozatrudniony, to na tych poziomach świadomości ciągle brakuje ci klientów i musisz posiłkować się etatem lub innymi formami pozyskiwania środków. Masz poczucie, że świat nie docenia wartości, którą mu oferujesz, lub odwrotnie, że ciągle sam za mało potrafisz czy za mało działasz. Możesz też działać nie zawsze etycznie. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, to biznes prowadzony z poziomu zależności będzie przynosił ci dużo stresu, zmartwień i przeszkód. Ciągle będziesz miał poczucie, że walczysz o klienta i przetrwanie. A w twojej organizacji będzie duża rotacja, dużo konfliktów, zwolnień lekarskich i różnych problemów. Możesz też wpadać w duże długi, możesz być oszukiwany przez swoich kontrahentów, okradany przez swoich pracowników. Będziesz też musiał wkładać mnóstwo energii, czasu i wysiłku w rozwijanie tej swojej firmy. Jeśli pracujesz na etacie, to jest to organizacja religijna, budżetówka albo pracodawca funkcjonujący jak ten właśnie opisany. Raczej jesteś z tej pracy bardzo niezadowolony, ciągle narzekasz, obwiniasz siebie lub innych i masz mnóstwo roszczeń, ale sam niechętnie bierzesz sprawy w swoje ręce. Jeśli jesteś milionerem na tych poziomach świadomości, to jesteś uwikłany w różne skomplikowane zależności i zobowiązania, które nie pozwalają ci cieszyć się życiem i możliwościami, które masz. Możesz też doświadczać takich zdarzeń jak kradzieże twojego majątku, bankructwa czy porwania twoich bliskich dla okupu. Możesz mieć środki zgromadzone i nigdy z nich nie korzystać z lęku przed ich utratą.
Jeśli jesteś inwestorem, to Twoje inwestycje będą przynosiły więcej strat niż zysków lub zmienisz się w hazardzistę. Jeśli jesteś filantropem, to po to, żeby organizacje pozarządowe zapewniały Tobie wynagrodzenie za to, co robisz, lub żeby być zbawcą potrzebujących z pozycji ratownika w trójkącie dramatycznym. Czyli kosztuje Cię to wtedy dużo energii, masz poczucie, że robisz za dużo, dajesz się wykorzystywać i nie otrzymujesz w zamian uznania lub nie możesz się nim nasycić, jeśli otrzymujesz. Bez względu na to, ile pieniędzy zarabiasz czy posiadasz oraz bez względu na to, w jaki sposób je pozyskujesz, przebywając na poziomie wstydu, winy, depresji i żalu, jesteś zależny, uwikłany, zestresowany swoją sytuacją finansową czy zawodową. Masz związane ręce, bywasz na przemian ofiarą, ratownikiem lub katem w relacjach zawodowych. Piąty i szósty poziom świadomości, czyli poziom strachu i żądzy, jest przechodzeniem od fazy zależności do niezależności, a więc powoli kończą się sytuacje opisane wcześniej na rzecz większej swobody w działaniu, głębszego oddechu w życiu, zmniejszenia stresu i napięć oraz większego odpoczynku. Zaczynasz budować swoją niezależność. Na poziomie złości i dumy ona rozwija się w pełni i na poziomie odwagi, neutralności i ochoty jeszcze doświadczasz jej wysycania i domykania. I znowu, w każdej z ról zawodowych przeżywasz swoją sytuację finansową jako niezależność. Ale nie ze względu na ilość pieniędzy i sposób ich pozyskiwania, lecz ze względu na swoje wyzwania transformacyjne. A więc na tym poziomie generalnie nie prowadzisz już działalności przestępczej, choć jakieś wykroczenia, nielegalne posunięcia mogą się jeszcze zdarzyć. Na wysokie podatki znajdujesz legalne sposoby. Jeśli korzystasz z pomocy rodziny lub pomocy publicznej, to już nie po to, żeby Cię sponsorowała, lecz żeby była wsparciem w rozwijaniu Twojej działalności zawodowej, za którą sam już bierzesz odpowiedzialność. A więc tutaj mamy korzystanie z dotacji i projektów unijnych i innych. Bezdomnym będziesz tutaj bardziej z powodu świadomego wyboru niż konieczności życiowej. I jeśli będziesz żył z jałmużny, to na przykład chętnie wykonasz w zamian jakąś drobną pracę. Jeśli jesteś samozatrudniony, to pracujesz dużo, ale za zbyt małe pieniądze. Masz poczucie bycia niezastąpionym i masz wielu klientów, którzy tak właśnie Cię traktują. Jesteś niezależny finansowo, ale nie udaje Ci się zbudować efektywnego zespołu, ponieważ sam masz za dużo kontroli, z której jeszcze nie potrafisz zrezygnować. W przypadku prowadzenia biznesu możesz tu mocno i szybko rozkwitnąć, tworząc innowacje i korporacje. Osiąganie kolejnych celów wychodzi Ci i wkręca Cię do tego stopnia, że możesz zarządzać poprzez presję na wyniki. Potrafisz budować duże zespoły, ale nadal masz dużo kontroli nad wszystkim, co się dzieje. Jeśli to mniejsza firma, to w pełnym rozkwicie swojej niezależności tworzysz w niej przyjacielsko-rodzinną atmosferę i budujesz trwałe partnerstwa. Jeśli jesteś pracownikiem na etacie, to na tym przejściowym poziomie świadomości wybierzesz właśnie korporację, gdyż praca w nich na ogół pozwala zarobić już sporo pieniędzy, co wyraża Twoje wewnętrzne poczucie niezależności, ale będziesz też miał poczucie presji i dużych nakładów energetycznych właściwych jeszcze dla poziomu zależności. Kiedy Twoja niezależność w pełni rozkwitnie, opuścisz już korporację i zatrudnisz się w firmie, która da Ci dużo swobody w działaniu i zaufania. Jako wystarczająco odpowiedzialna już osoba, będziesz potrafił to dobrze wykorzystać. Milioner z niezależnym poziomem świadomości potrafi już cieszyć się majątkiem i zawiązuje liczne układy partnerskie. Po rozwodzie nie będzie miał wojny o podział majątku, tylko sprawnie wszystko zostanie uzgodnione. Raczej nie doświadczy już dużych oszustw, bankructwa czy kradzieży. Inwestor nieświadomie wybiera inwestycje, które zapewniają mu więcej wzrostów niż strat, ale nie są one jeszcze bardzo duże. Raczej pozostaje w uczuciu równowagi finansowej i życiowej.
Filantrop nie chce już ratować świata, raczej chce wchodzić z nim w partnerską wymianę i jest gotowy dużo dla niego zrobić w zamian za uznanie i docenienie jego wkładu. Na kolejnych poziomach świadomości, tych turkusowych, jest czas przechodzenia od niezależności do wolności umysłu, a przez to również do wolności finansowej. I wyżej mamy już pełną wolność. A więc tam, gdzie doświadczasz głównie akceptacji, rozsądku, miłości i radości, świat stoi przed tobą otworem. Masz świadomość swojej wewnętrznej mocy i kreujesz swoje życie według potrzeb z poziomu serca. Jesteś pełen świadomości samego siebie, więc to jest czas dawania światu, dzielenia się swoimi zasobami i działania na skalę globalną. Nie wchodzisz już w żadne podziemia finansowe, a same podatki zaczynasz postrzegać jako fizyczny wyraz duchowego połączenia ze światem, a zatem chętnie je płacisz, nie doznając już uczucia straty czy złodziejstwa ze strony państwa. Przeciwnie, sam świadomie i chętnie zaczynasz hojnie wspierać istniejące systemy, państwo, rodzinę, organizacje charytatywne czy religijne. Możesz zdecydować się porzucić całe życie w systemie cywilizacji i twoja wolność finansowa najpełniej wyrazi się w całkowitej wolności od finansów, czyli w mieszkaniu gdzieś w jaskini czy w górach. Tutaj mamy tak zwane niebieskie ptaki, czyli osoby, które nie martwią się w ogóle o swoje przetrwanie, ani też nie robią nic, żeby je sobie zapewnić w sposób stały czy przewidywalny. Żyją z dnia na dzień, mocno poddając się prądowi życia, któremu ufają. Jako osoba samozatrudniona budujesz sobie system gwarantujący ci przepływ finansowy, wymagający małego nakładu twojej pracy. Jako przedsiębiorca na tych wolnościowych poziomach świadomości odłączasz siebie od systemu, który zbudowałeś, oddając go w ręce zaufanej kadry zarządzającej i korzystasz ze swojej wolności jak tylko chcesz. Być może nadal pracując dla swojej organizacji, a być może tylko czerpiąc z niej zysk. Jeśli mając już wolny umysł, nadal decydujesz się pozostawać na etacie, to wynika to z twojej ogromnej pasji do wykonywanej pracy i zatrudniasz się w organizacji zarządzanej wolnościowo, czyli najpewniej w tak zwanej organizacji turkusowej lub w swojej własnej organizacji. Milioner nie odczuwa potrzeby posiadania swojego majątku, po prostu nim obraca, wytwarzając jeszcze więcej wartości, nie tylko finansowej. Inwestor na tych wysokich poziomach świadomości dokonuje głównie udanych inwestycji, a filantrop służy światu. Mam nadzieję, że rozumiesz teraz bardziej, czym jest prawdziwa wolność finansowa, i że nie zależy ona od tego, czy jesteś milionerem, czy bezdomnym. Nie zależy ona od tego, ile posiadasz pieniędzy i w jaki sposób je pozyskujesz. Możesz mieć ich wystarczająco lub bardzo dużo, a i tak tkwić w zależnościach, które nie dadzą ci spokoju wewnętrznego. O co więc chodzi z tymi poziomami świadomości i dlaczego to jest takie istotne? Każdy z poziomów, który widzisz na tej mapie, dotyczy konkretnej emocji. Oznacza to, że na poziomie, na którym się znajdujesz obecnie, ta właśnie emocja jest dominującym stanem twojej świadomości lub nieświadomości. To znaczy, że jeśli jesteś osobą zależną, to nosisz w sobie wiele wstydu, poczucia winy, smutku, rozpaczy i strachu spowodowanych wcześniejszymi doświadczeniami, które cię spotkały. Niekoniecznie musisz ich doświadczać na co dzień. Będąc tak pochłoniętym pracą i spełnianiem obowiązków, jak są zazwyczaj osoby zależne, na ogół wcale nie uświadamiasz sobie tego ogromu smutku i ciężaru, jaki w sobie nosisz. Uciekasz od tych uczuć w wiele aktywności na zewnątrz, bo są trudne i nieprzyjemne. Zatem jeżeli marzysz o osiągnięciu niezależności finansowej, a to nie chce się wydarzyć w twoim życiu, to znaczy, że nie skonfrontowałeś się z tymi emocjami w sobie, nie ukochałeś ich i nie uwolniłeś. Być może to mocno zranione wewnętrzne dziecko w tobie jest tym ciężarem,
ponieważ samo nie potrafi sobie poradzić z nadmiarem cierpienia. Jeśli mu w tym nie pomożesz, to znane ci trudy życia i walka o przetrwanie będą ciągle do ciebie wracały w różnych postaciach. I choćbyś od stanu bezdomnego stał się milionerem, to nie będziesz prawdziwie wolny finansowo, jeśli nie dokonasz transformacji swojej świadomości i nie przejdziesz do wyższych jej poziomów. Jeśli już jesteś osobą niezależną, a marzy ci się wolność, to twoim wyzwaniem transformacyjnym jest uświadomienie sobie emocji żądzy, złości i dumy oraz praca z nimi na rzecz pełnego uwolnienia, danie sobie prawa do słabości, do przyjemności i do wyrażania całej prawdy o tym, kim naprawdę jesteś, a następnie odważenie się na sięganie gwiazd. Kiedy już jesteś naprawdę wolnym człowiekiem, masz mnóstwo wolnego czasu, masz wolny umysł, masz ogromny wewnętrzny spokój, masz wiele zasobów i gotowości służenia nimi światu. Jesteś wówczas kochającym, życzliwym, wspaniałym, dobrym człowiekiem. Nie chodzi o to, żeby z etatu stać się samozatrudnionym, czy budować biznes i stać się milionerem. Jeśli tylko mocno koncentrujesz się na działaniach zewnętrznych, żeby te poprzeczki przejść, to oczywiście je przejdziesz wcześniej czy później, ale one nie zaprowadzą cię do uczucia prawdziwej wolności. Do tego prowadzi wyłącznie praca z sobą i nad sobą. Działanie polegające na zwróceniu się do własnego wnętrza i zbudowaniu relacji z własnym sercem. Transformacje świadomości zajmują lata. Choć od niedawna w naszym świecie możemy zaobserwować tak zwane skoki kwantowe. Być może doświadczyłeś już takich i nagle twoje życie stało się znacznie prostsze. Niestety skoku kwantowego nie możemy zaplanować, nie da się go przewidzieć, więc niekoniecznie może czy musi ci się on przytrafić. Warto więc podjąć świadomy wysiłek, żeby wznieść się na te wyższe poziomy świadomości, po to, żeby przestać napinać się w jakikolwiek sposób w życiu na pieniądze. Jak to zrobić? Jest jedna złota wskazówka na ten temat. Zająć się sobą. Brać coraz większą odpowiedzialność za siebie. Odkrywać to, czego jeszcze nie wiesz o samym sobie. Twoje otoczenie składa się z luster, w których możesz każdego dnia przeglądać się i odkrywać prawdę o sobie samym. Musisz nauczyć się czytać obraz z tych luster. Jak zająć się sobą? Od czego zacząć? Po pierwsze, spędź 5 minut dziennie na nic nie robieniu i nie myśleniu o niczym. Po tygodniu zwiększ ten czas do 10 minut, a potem do 15. Po miesiącu spędzaj pół godziny dziennie siedząc w fotelu i patrząc przed siebie lub zamykając oczy. Raz w miesiącu spędź cały weekend wyłącznie we własnym towarzystwie, odcinając się od ludzi, pracy i wszelkich mediów. Zacznij przebywać w ciszy i słuchać swojego wewnętrznego głosu. Jeśli jesteś zainteresowany praktyką odosobnienia i medytacji, koniecznie odezwij się do mnie, bo organizuję takie zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych. Jeżeli nie chcesz sam, bo to zbyt trudne, to zapisz się na psychoterapię albo konsultację z kimś, kto pomoże ci zająć się sobą. Kto pomoże ci dotrzeć do tych mrocznych kawałków samego siebie, od których na co dzień uciekasz. Bez ukochania ich i uwolnienia nie ma mowy o prawdziwym wzniesieniu się do lotu. Wolność bowiem jest tożsama z bezwarunkową i bezgraniczną miłością najpierw do samego siebie, a potem do wszystkiego, co istnieje, również do tego, co nazywamy złem. Zatem kilka podsumowujących zdań na koniec ode mnie dla ciebie. Zapamiętaj je. Wolność finansowa absolutnie nie zależy od pieniędzy ani od roli zawodowej, którą pełnisz. Możesz mieć efektywny zespół ludzi, rozbudowany marketing sieciowy czy mnóstwo nieruchomości, a i tak wewnątrz pozostawać w zniewoleniu i uwikłaniu. Finanse bowiem są tylko jednym z obszarów życia, w których przejawia się twoja świadomość.
Prawdziwa wolność oznacza uwolnienie siebie spod władzy Twoich własnych emocji i schematów myślenia. Wtedy pozostajesz wolnym, nawet będąc bezdomnym lub dalej pracując na etacie. Ostatecznie bowiem nie chodzi o to, co posiadasz, lecz o to, kim jesteś. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia w następnym materiale.